Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Chodzę sobie na Case Haga i patrzę, że w końcu możemy grać skrzynki na trybie Joker na Case Battlach, więc to oczywiście sobie zrobimy. 5000 zł mamy, więc zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. No już tutaj widzę, że te skrzynki są po prostu zdublowane. No szczerze, kurczę, wydaje mi się, że mogło być to rozwiązane lepiej, że po prostu mógłby być tu jakiś, nie wiem, guziczek, bo to jest tak naprawdę dublowanie każdej skrzynki. No czy jest to potrzebne? No według mnie nie i według mnie można to zrobić lepiej, więc panie Kejsak, proszę się tutaj postarać i wziąć moje uwagi do serca, tak? No bo ja tutaj, że tak powiem, to jest coś więcej niż kręcenie skrzynką, tak? My tworzymy historię, stary, ja wchodzę, że tak powiem, w to całym sobą, więc no tutaj moje rady są, że tak powiem, od serduszka i one są naprawdę warte dużo, więc zobaczmy, jak nam pójdzie na tej bitwie. Jest to oczywiście skrzynka, którą bardzo lubię grać na trybie Joker, kosztuje 650 zł jedna, no i często tutaj oczywiście lecą M9 Autotronic, więc byłoby mi niezmiernie miło, jakby jedna taka M9 dla mnie na tej bitwie poleciała. No póki co ją wygrywamy, no ale no co z tego, jak to jest naprawdę gigantyczny minus. Zobaczmy, dwie skrzynki jeszcze, no ja tutaj liczę, że coś się jeszcze ciekawego dla nas zakręci w tej ostatniej skrzyni. No ale, no nie, no co to jest, stary, co to jest? No powiem tak, no nie chciałem dzisiaj tego robić, no ale jestem zmuszony tutaj odebrać sobie mój cashback, który oczywiście zdobywamy grając sobie na stronie, tak? No i oczywiście grając na stronie możemy wbijać level i potem za niego otwierać skrzynki daily, więc ja sobie też otworzę, bo no tutaj zostałem dość szybko wyzerowany, tak? Więc trzeba sobie budżet lekko podreperować. A ja lubię sobie tak przyjanuszyć, jak wiesz, ten mój budżet nie jest za duży. 129 zł jeszcze, spoko. Idziemy na batelki, no i wjeżdżamy dalej chyba w te skrzynki, no bo... Kurczę, no to, że nie poleciała tutaj żadna kosa, no to jestem naprawdę... Dobra. Ej, czekaj, mi się pojebały skrzynki. To ta skrzynka była. No i wiadomo teraz wszystko, dlaczego tutaj ten autotronik nie leciał, stary. No, no tak... No tak, to była ta skrzynka, no panie prowadzący. Dobra, lecimy. Teraz ta prawidłowa bitwa za 4 koła, 8 takich skrzynek. No i zobaczmy, czy tutaj ta zmiana przyniesie nam faktycznie no, tego skina, po którego tak naprawdę przyszedłem już w poprzedniej bitwie, tak? Czyli oczywiście M9. Nie Marble Fate, tylko Autotronic. Za ile? No 5 koła. O! Powiem tak, no to będzie mocny pojedynek, gościu. Zobaczmy, no. To jest właśnie to, za co ja kocham tę skrzynkę. No to jest właśnie to. Dwie M9, dwa otwarcia pod rząd. Jeszcze mój przeciwnik dostał. No to jest... To jest to, stary. To jest to, czego ja tutaj oczekiwałem od tej skrzynki i od tej bitwy. Tak, no fantastycznie, fenomenalnie. 16 tysięcy. No i tak można grać, tak? Tak można grać. No to jest właśnie to. No ja coś czułem, że coś mi tu nie gra. Jak wszedłem w tą skrzynkę, właśnie tą pomarańczową, za stówkę, ona kosztowała na Jokerze 650, no po prostu coś czułem, że jest nie tak. No i zmieniłem skrzynkę, no i od razu, no tak można grać, no tak można grać, gościu. No dobra, wjeżdżamy teraz w... Ej, czekaj, bo właśnie, o Jezusie, przenajsłodszy. No bo teraz jest segregowanie, stary, jeszcze od najdroższych na trybie Joker, więc ja nie mogę. No powiem tak, no... Bawimy się w Case Haga na nowo chyba, tak? Chinatown kosztuje 4 koła, Nitro kosztuje 5. No zobaczcie teraz te ceny tych skrzynek, no przecież to daje nam teraz takie możliwości. Rzućmy sobie Isamu, 5 takich, 5 to jest 7 koła, stary! Powiem tak, no będę musiał się na nowo tutaj uczyć, że tak powiem, żeby nie przegiąć przysłowiowo pałki po prostu, tak? Jaki jest najlepszy item w skrzyni Isamu? M4 NNS Nine. No. Powiem tak, 15 koła, taka emeczka kosztuje. No, nie będę tutaj popuszczał pana Case Haga, że no, może mógłby mi taką rzucić. No bo by mi mógł, ale czy tak się wydarzy? Tego nie wiem. No póki co dostajemy bardzo ładny setupik. Ja bym mógł z takim biegać. Ja bardzo długo biegałem z takimi rękawiczkami i naprawdę z kosami, które na pierwszy rzut oka, no byś powiedział, że nie pasują, tak? Ale naprawdę są w celsie... Jest kilka właśnie takich par rękawic, które są takie mocno uniwersalne
i które tak naprawdę pasują do wszystkich kos, albo do większości, więc takie jest moje zdanie, a ja trochę w skinach siedzę, siedziałem i proszę się tutaj liczyć z moim zdaniem, tak? Skrzyniaka jest za 1700, no naprawdę, no teraz te możliwości są takie, no super, no. Za takiego casehaga nic nie robiłem. Counter snoop na trybie Joker w ogóle kosztuje trójkę. No dobra, wjeżdżamy w taką bitwę. 10 koła. No i powiem tak, no od razu nowa zajawka mnie na skrzynki złapała, stary. No autentycznie. Ja uwielbiam nowości. Uwielbiam, jak coś się dzieje. A ostatnio tak... No tak się nie za dużo działo na casehagu. No bądźmy szczerzy. Powiem tak, no my dostajemy Ekedrę. Mój przeciwnik dostaje Karambita. No mam nadzieję, że bitwa overall pójdzie na moje konto, no ale zobaczmy, jeszcze tutaj bitwa się toczy, 4 koła, jeszcze bajonecik Gamma Doppler, no i zobaczmy, ostatnie otwarcie, 3600, no to jest bitwa wygrana, stary, 23 koła, no fantastycznie, no taki profit robimy, przypominam, że, no dobra, miałem 5 koła, tak, które, no przepierdoliłem chwilę, tak, potem odebrałem za darmo 6-7 koła chyba, nie, no i tutaj majątek został pomnożony, tak, więc, no, ślicznie, naprawdę ślicznie. Proszę mi zaklaskać w komentarzu, że zrobiłem coś z niczego, tak? Zamieniłem wodę w wino, tak? Można by rzec. No dobra, rzućmy tam skrzynkę. Na Jokerze w sztukach... Nie no, 5 to jest za dużo. 4. Do tego. Niech będzie Tiger Knives. 2 razy. Do tego poker. Raz. No i to by było na tyle chyba, nie? Bo to jest za dużo trochę. Dobra, 2 na 2. Wjeżdżamy, bitwa normalna i oczywiście City Side Bot raz. 2 i 3. Gramy z botem George. Dzisiaj piątek, no to nie wiem, czy skrzynki oddadzą naszemu teammate'owi, no ale mi oddadzą na pewno. 8 koła, butterfly. Jest drugi, stary! No powiem tak, no ja to za dwóch robię, ja to za dwóch gram, stary. Flip knife jeszcze hejt. No tutaj dla mojego przyśmika udziałem 9 za 6 koła, no ale widzisz to? Widzisz to, stary? Bo to, ja to chyba... To, coś mi mignęło, chyba 2 butterfly'e, coś takiego? Po trzeci, patrz! Stiger daje sobie jeszcze. Nie! Powiem tak. To jest bitwa, której jeszcze nie było, stary. Jeszcze na koniec Pandora's Box za 25 koła. Powiem tak, dziękuję serdecznie za oglądanie. No to jak powiem, że dzisiaj rozbiłem bank na casehagu, to tak jakby nie powiedzieć nic.